Kochani, tak jak obiecałam, lecimy dzisiaj na półeczkę do Pepko, troszkę Wielkanocy, ale i nie tylko, tak troszeczkę po całości, także będzie na czym łoczko zawiesić. I kochani, uwaga, uwaga, w środku przeglądu informacja dla Was. Ach, dawaj niebieski. Idziemy, witajcie. Lecimy na półeczkę, dobra. Na półeczkę. Dobra, mam półkę hitową, mam hiciorę i widzę tacę na prawo i kotony. Takie fioletowo-żółte, a reszta? O, jakieś siateczki poniżej. Dobra, to lecimy. A resztę znamy, nie? To tylko sobie zobaczymy to, co nie znamy. 20 zł. Nowa kolekcja. Aha, pod te paterki, zobaczcie, pod te wszystkie tutaj, o. Zestawy, które już, no, jakiś czas temu były oglądane, nie? No, dobra. Tutaj jeszcze świece, nie zauważyłam. O, takie. Są takie kwiatuszki, tak, takie kwiatuszki. 15 zł. Który kwiatuszek najładniejszy? Numer 1, numer 2 zielony, numer 3 żółty. Piszcie w komentarzu. I kotony, 22 zł. Ile to jest metra? 4,35. O, takie. No, kabelek. To już ta najnowsza kolekcja. O. Tak, to było to samo? Tak, fioletowa kolekcja, dobra. Wszystko wiemy. Powyżej lustro jeszcze, ale nie wiem, chyba ono już było, co? 50 zł. Widać? O. 10 takie. Słoiczki. Aha, dobra, tu nie zauważyłam jeszcze, co to jest. Takie fajne, ale ciężkie. Zaklejone, to nie otworzymy. Taki ładny pojemniczek. Robimy myk. Wybaczcie, nie widzę, bo ja tego nie podniosę. Wiecie, to jest ciężkie jak diabli. O. Było widać cenę. Jak było, to piszcie w komentarzu, za co oczywiście wielkie, wielkie dzięki. I tutaj jeszcze takie siateczki. O. Na zakupy by się wybrał, co? Czy sobie tu schował dziewczynę? Piszcie. 25 zł i podgląd na wymiary. No nie będę tego wyciągać chyba, nie? To mi wyjdzie, czy nie? Chyba nie, wiecie. A jeszcze lampa jest taka. Na nowościach zaraz ją podniosę. A jednak wyjdzie. Dobra, to Wam pokażę. No i? Dobra, to lecimy jeszcze z tą lampą, co? Co to taka ładna lampa? Ile ta lampa? 45 zł. Fajna? Całkiem niezła, powiem Wam. 25 zł. Nie, 45, babo, gdzie 25? Dobra. Gdzieś tu widziałam jakieś 25 i tak mi wleciało. Okej, okay, lecimy dalej, chodźcie. Jeszcze takie serduszka jak coś, o. Do zawieszenia, 12 zł. I teraz nie wiem, bo obok jest trochę Wielkanocy. Idziemy, lecimy tą Wielkanoc. Poniżej zastawa. No, chyba znamy tą zastawę, nie? Może tak tylko, o, zobaczymy jakie ceny. 12 zł. O. Maselniczka, śliczna, co? Ale nie podniosę tego. Znacie cenę, napiszcie w komentarzu. O, taka sosierka. 20. Dzbanuszki takie mniejsze. Ile ona? 12. I tutaj taki czajniczek, czekajcie. Robimy myk, co? Bo ja tego nie podniosę. Wypatrzycie, nie widzę. No, piszecie w komentarzu. Było tam widać cena. Ładna ta zestawa, co? Jakby tak chciał wszystko skompletować, to ile by wydał? Kto szybko policzy? 15. Tutaj to takie z, o, pokryweczką. Dobra, są jeszcze szklaneczki, takie wiosenne. Jakie ładne, czekajcie. Kieliszki, kolekcja świąteczna, podnosiłam ostatnio. A i takie mniejsze jeszcze są. Dobra, zaraz je podniosę, szklaneczki. Tylko najpierw te kwiatuszkowe, ale śliczne. 450 ml, cena. Gdzie tu jest PL? 15 zł. O. Ładne, co? A, tak pod tą zastawę, zobaczcie. I pod ten obrus. A, co teraz mamy na rozdaniu, dziewczyny?
No. No ale kochani, skoro jesteśmy przy rozdaniu, spójrzmy na nasz kwadrat decyzji. Na prowadzeniu kurkanioska, przydomek, wysiedziajka, nazywana przez komentujących tutaj również kokochą, wymiatajką, całe 38%. Mówi się, że nikt nigdy jeszcze nie widział jej przebiegłych kurzych nóżek. Tuż za nią goni pan obróz, 37%. Można by rzec, że drepce, kurce, wymiatajce po jej nigdy niewidzianych kurzych piętach. Jego atutem jest zdecydowanie rozmiar i motyw wiosennej łączki. W środowisku mówi się, że gdziekolwiek tylko się pojawi, zmienia charakter każdego posiłku, a stoły mocno o niego zabiegają. Miejsce trzecie. Trójnożna pani lampa, rewelacyjne źródło dodatkowego światła. Całe 19%. Jej zalety to prostota, elegancja i funkcjonalność. Towarzyszka niezliczonych sypialnianych spotkań. Chodzą słuchy, że odwiedziła wiele sypialni i niejedno widziała. Miejsce czwarte i ledwo z 6% głosów goni, pędzi pan Girlanda. Romantyk, pasjonat ciepłych letnich wieczorów i posiedzeń na tarasach. Trochę zdziwiony tak marnym zainteresowaniem. Jak mocno zmieni się ta rywalizacja? Głosujcie, kochani, do piątku. I kochani, ważne info dla was. Osoba z ostatniego losowania nie zgłosiła się do mnie, dlatego uruchamiamy listę rezerwową. Proszę pierwszą osobę z listy rezerwowej o kontakt mailowy. Czekam 3 dni. Jeśli się nie zgłosi, lecimy z drugą osobą z listy. O czym powiadomię? Dzisiaj mamy środę plus 3 dni w niedzielę. Czyli tak, mamy środę, niedzielę i środę. Wtedy nie będziemy sobie sprzedawać info, czy ktoś odebrał niespodziankę, czy nie. Dobra, wszystko załatwione. Wracamy na przemant. Fajnego wieczorku wam życzę. A tutaj mamy takie szklaneczki w zestawie do tych kieliszków. Kolekcja świąteczna, nie? Tak, 20 zł. Dobra, idziemy dalej. Te koszyczki mi się jeszcze podobają, ale już je podnosiłam. 20 zł. A to co to jest? No jajeczka, zobaczcie, takie fajne. Osłonki, tak? Są jajka, chyba tak? 5 zł. 5 czy 10? 10. Taka łopatka. To znamy, ale tu jeszcze taki muffin, ale ekstra. 10 zł. Taka łapka. Podoba mi się. I jeszcze wykrawajki. Nie wiem, gdzie to jest. Tu masz, babo, cenę. Dobra. 5 zł. Ładna ta zieleń. Bardzo mi się podoba. Do tego mamy maty w tym samym kolorze. 30 zł. A wymiar tej maty, taki standard chyba, nie? Tak. Babo gada, że standard, bo nie widzisz wymiaru. No nie widzę. Ale może się postaram i podam? No bo nie widzę. Standard. Zostańmy przy tym, że jest to standard. Okej, idziemy dalej. Słoiczki też są fajne, ale już je podnosiłam. Okej, chodźcie. To i chodźmy w głąb. Dawaj niebieski. A takie zwyklaczki to leciało, zobaczcie. Po ile to zwyklaczki? 12 zł, 40 na 60. Różne kolorki, jak widzicie. O. I co tu jeszcze chcemy? O, do prusznica. Też taka wiosna doleciała. 180 na 200. Taki kolorek, ewentualnie coś takiego. No, czekajcie, bo teraz tego nie odwieszę. Dobra, siedzi. I lecimy dalej, co? Ręcznika czarnego doleciało. Jakiś czas temu chyba był ten kolor w Pepco, tak czy nie? 6 zł, 30 na 50. A największy? Będzie tu cena, będzie. 70 na 140 za 30 zł. Kolor fajny, co? Jeszcze mamy oczywiście w innych kolorach jak coś, także tak przejadę. Żeby było wiadomo i idziemy dalej. No, za daleko nie pójdziemy, bo za mną podkładka i firana, i zasłona, i pościel. No matko, to co, lecimy od lewego do prawego. Dobra. Mamy podkładeczki. I na podkładkach? Nic, nic babo nowego. Tak, wszystko znamy, to pomijam dziewczynę. Ewentualnie, o tutaj może, co? Mhm, 10 zł, tak, tu jest nowość. Co to jest, róża? Nie wiem. Jakiś kwiotek, no. Już widzę, że one są jeszcze w takim szarym kolorze. Zobaczcie. O. Też ładne. No dobra, to lecimy tu. Firana.
Już widzę nowość, zaraz ją pokażę z bliska. O, tutaj ta na przykład. 135 na 260 za 70 zł dziewczyny. Na kółko. I tutaj też jest nowość. 140 na 260 za 70 zł. O. Najadę na obrazek, nie? Też po dwie sztuki są pakowane. Nowości, a nie takie mocne. Przypomnę tylko cenę, 60 zł. I te się bardzo podobają. Firany. Taka krateczka. 140 na 260, 60 zł. Także warto przypomnieć. Dalej dostępne w Pepco. Mam nowości, ale już nie takich mocnych. I pluszak. No, to wszystko znamy. To nie chcemy. Chodźcie jeszcze na pościel, zerkniemy. I kończymy, dziewczyny, żeby za długo się nie zeszło, co? No, co tutaj? Nie, wszystko znamy. Piękne są te pościele, no nie? Trosy strzeliła. Prałyście już te pościele? Jak to tam po tym praniu wygląda? Czy sprawuje? Napiszcie w komentarzu. I idę, dziewczyny. Dzięki, że byliście. Do następnego, cześć. Jutro też przyjdziemy na półeczkę, bo bardzo dużo nowości. Bardzo. Dobra, idziemy. Niebaski. Fajnie było, się skończyło. Jeszcze tak wianuszek wam najada. Jaki ładny. Ten jest też bardzo ładny. 12 zł. Śliczne. Ewentualnie taki fiolecik. Tu jeszcze okręcimy się koło jajeczka. O. Jaki brokat. Łopanie. 10 zł. 10, a tu 4. I idziemy. O. Nakrapiamy. Piórka. Ile te piórka? To walentynkowe jeszcze. 9, nie, gdzie to jest cena? Gdzie jest PL? Babo ślepa, 5 zł. Dobra. Idę, cześć dziewczyny. Niebieskie, my zaszaleli. Do jutra.